Księże biskupie, jesteśmy na Polendrock Festiwalu i przede wszystkim jesteśmy na Przyjaciółach Jezusa, to inicjatywa ewangelizacyjna i tu objawia się też Kościół, który idzie, który ewangelizuje, który niesie w świat dużo młodych ludzi, dużo ludzi z różnych miejsc Polski. Jak ksiądz biskup ocenia takie inicjatywy, taką inicjatywę, jaką jest Przyjaciele Jezusa? To jest zastosowanie konkretnie Ewangelii, dlatego że nie przyjechali tutaj ci młodzi ludzie w ramach dzieła ewangelizacyjnego na to, żeby posłuchać muzyki, żeby się spotkać, dobrze spędzić czas. Natomiast przyjechali z konkretnym celem, żeby także zaświadczyć o Jezusie Chrystusie, żeby wyjść do tych ludzi, którzy może gdzieś tam pogubili po drodze Jezusa relacje z Jezusem, chcąc, aby im przekazać dobre słowo Ewangelii, aby z nimi po prostu być, jako świadkowie Chrystusa. I to jest to, co jest bardzo cenne, bo to jest ta misyjność Kościoła, taka w zastosowaniu, w konkretnym miejscu i czasie. I myślę, że na również te dzisiejsze czasy tych świadków, w osobach księży, sióstr zakonnych, czy też młodych ludzi świeckich, zaangażowanych, którzy swoją bliskość z Jezusem, tą radością chcą się dzielić z innymi. To jest dzisiaj bardzo potrzebne i za to im składam wielką wdzięczność i hołd. No właśnie, bardzo wielu młodych ludzi też przyjechało, którzy często swoją wiarę sami odkrywają, przeżywają. Są wśród tych ludzi również osoby, które się nawróciły. Jakiego słowo dałoby ksiądz biskup im na takiego ducha, żeby oni te 3 dni, które tu będą spędzać, nieśli Chrystusa? Strach, może przerażenie, może pierwszy raz są tutaj? Właśnie zauważyłem, że jest wielu po raz pierwszy, ale prosiłem tych starszych, którzy są 3., 5. i 10., aby im towarzyszyli ze swoim doświadczeniem, żeby ich wspierali. Natomiast myślę, że kluczem do jakby sukcesu i misyjności jest to, żeby być razem z Jezusem. I tutaj adoracja Najświętszego Sakramentu, Komunia Święta, to bogactwo Słowa Bożego, które jest tutaj też obecne w tej wspólnocie, to będzie niosło. I zostawmy, Pan Bóg, Duch Święty będzie wiedział, co powiedzieć w tych trudnych, nieraz wydawało się po ludzku rozmowach, ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo dziękujemy serdecznie. Dzięki za rozmowę. Dzięki serdecznie.